Ale on push. Wygląda jak Hermiona Granger. W pierwszej części. Nic nie nagrywaliśmy rano, bo przy pakowaniu porannym był taki armagedon. Ale i tak udało się zjeść na spokojnie śniadanko, więc jest czad. Tak, śniadanko było super. Tak, zjedliśmy jajeczniczkę, tosty. No perfekcja. Było fenomenalnie. Fantastycznie. Cudownie, kochanie, uważaj. Dziękuję. No, było super. Mieliśmy mega fajny hotel. Tak. Z którego wszędzie jest blisko. Tak. Nie wiem, czy to mówiliśmy, czy nie, ale wszędzie mieliśmy stąd blisko. Tak. To jest idealne. W ogóle super, bo byliśmy w czwórkę, każdy miał swoją sypialnię, mogliśmy sobie razem posiedzieć. Ten Mikołaj sobie spał normalnie w sypialni. Tak, no. Nie było stresu, że trzeba po cichu albo szeptać czy coś. No po prostu rewelacja, idealne rozwiązanie, mega fajny hotel. Dziękować Sebastianowi, bo Sebastian, mąż mojej siostry, znalazł właśnie ten hotel. Łóżeczko się super sprawdziło, tak. Tak, i właściwie się zwróciło. No, prawda, prawda. Nie, no super. Znaczy Mikołaj miał gorzej zasnąć teraz. To jest miększe to swoje ma. Tak, bo jest miększe i to bardzo szeleści. Ja wiem, że część osób mi w ogóle pisała, że używają takiego łóżeczka turystycznego na co dzień. Mm-hmm. Ale Mikołaj, ciężko mi było zasnąć. Ma o wiele lepszy materac w łóżku swoim, no nie? Że, no, coś za coś, nie? Albo urlop, albo materac. Na wyjazd super, tylko z racji, że to łóżeczko tak szeleści, no to trochę dłużej trwało zasypianie, no ale to też do tego wszystkiego nowe miejsce i tak dalej, więc musieliśmy więcej starania włożyć niż to w domu jest, bo w domu Mikołaj sypia zupełnie sama. Tutaj chciał mieć kogoś obok. Za każdym razem musiał ktoś z nim być, no. Tak, no, ale i tak było super, przesypiał całe noce, także Mikołaj jest cudowny. Jesteśmy z ciebie dumni, kochanie. No. Bo mogliśmy się śmiać w ogóle, że głośno było mimo wszystko, a on sobie spał w najlepsze, no nie? Nawet pierwszy dzień pozwolił nam pospać chyba do 8 albo 9. Że myśmy się już obudzili, a Mikołaj dalej spał. Ale dzisiaj obudził się pierwszy. Tak, a dzisiaj akurat potrzebowałam, żeby nie obudził się pierwszy, ale tak zawsze jest. Teraz mamy w planach papugarnię, mamy nadzieję, że się uda do tego dotrzeć, że jest otwarta już. Fajnie, mega wypoczęłam. 4 dni to jest idealny czas tutaj w Zakopanem. Jeszcze kiedyś musimy przyjechać w końcu do Zakopanego, gdy będzie zielono. Tylko nie czuję tych 4 dni, bo gdzieś mi zleciały. Też mi zleciały bardzo szybko. A wy gdzie? No jeszcze jeździmy, szukamy. Stoimy na tym parkingu, a jest zawalone. I kawałek wyżej jest parking, a nie wiemy, gdzie pojechaliście. Już go widzę. No to ja wiem, że tutaj myśmy tu już byli, za wami. No, a tam wyżej kawałek też jest parking, wjeżdża się na prawo. No ale to jest ten, o którym wam mówiliśmy. Aha, to jest ten drogi. Trzeba przejechać. Jak zawrócimy jeszcze raz. To jedźcie za nami. Dobra, to czekajcie, ja wrócę. Z tymi parkingami to jest wesoła sprawa, bo to... Znaczy, byłby parking, tylko każdy chce jak najtaniej, no nie? No, bo tak, ileż można... Gdyby to było 10 zł, to by nikt się nie burzył, ale tak, 30 to... Ten góral jest wszędzie. Aha. On miał tyle sesji zdjęciowych, że ja w życiu tyle nie będę miała. A to co, robimy jeszcze jedno kółko? Znaczy, ja bym jeszcze pojechał gdzieś tam indziej, pojeździł, pozwiedzał. Nie, sprawę jakiś tak parking. Ale to jest do kolejki, Gubowka, to a jest możemy prawo. Zobaczyć tutaj, zobaczmy, ile kosztuje. No. Lepiej jechać tutaj gdzieś konkretne miejsce niż, wiesz... Chyba się uda. Czy to? Idziemy do papugarni! Miki? Zobaczysz papugi pierwszy raz. Wy też. Wy też? Wszyscy zobaczyli tak z bliska, to ja też w sumie. Ja widziałam na zdjęciach. Ja też. I były piękne. Idziemy. Idziemy tam? O, jaka głośna. Deve ser uma palavra de amor, uma palavra na gol, um
pierwszy raz widziałam, normalnie aż mam skurcz twarzy i zmarszczki z portu chyba powychodziły, bo się cały czas miałam japę uśmiechniętą. Niesamowite. Nie, fajnie, mi też się podobało, bo nigdy nie miałem takiego kontaktu tak blisko z ptakami. Tak. Także fajnie. Jak ktoś będzie chciał się zastanowić, spróbować, to spróbujcie sobie. Tak. Nie jest to jakieś drogie, jako rozrywka taka, bo tam nie ma ograniczonego też czasu, że nie wiem. Możecie tam siedzieć 3 godziny, tylko ile chcecie, głowa no, nie? Już jest wielka. Tak, tam się nie da długo wytrzymać, bo one się tak wydzierają. To co teraz robimy? Asia musi się uspokoić. Chociażby woreczki dawali. Tak, no. Te takie woreczki do zdejmowania na buty. To już by było super, bo byś sobie to ściągła i luz, no nie? Ale fajnie, warto było. Cieszę się, że byliśmy. Nigdy nie byliśmy, mamy pierwszy raz, mamy jakieś zdjęcia. Nie wiem, co tam powychodziło, bo to taki wiesz. Ale super. Co następne? Ja myślałem jeszcze o tym diabelskim młynie. O tak, powiedzmy im. Tym razem wybraliśmy się na diabelski młyn, udało się. Troszeczkę wieje, mam nadzieję, że za bardzo nas nie rozbuja. Byłeś w takim czymś nie byłeś. To był super pomysł, już ci mówię, to był super pomysł i żałowałabym, że nie pojedziemy. Nie pojechaliśmy. Bo już poprzednim razem żeśmy żałowali strasznie. Tak. I przeżywaliśmy ten młyn okropecznie. Ale... jakby się tak coś zaczynało, no nie? Tak, no. Jakby się zaczynał stres. O Jezu! Jak wysoko! Bardzo wysoko! Jak szybko jedziemy! O! Jezus! Ciągle, żeby wszystko jest wysoko. A nie wieje, tak? Nie, w ogóle, tu o wiele mniej wieje niż na dole. Jesteśmy na szczycie. Teraz? Tak. Okej, dobra, za czwartym razem nie będzie tak strasznie. Nie. Przyzwyczajmy się. Osiu. Tak, ogląda tam. No. Mikołaj, czy ty czujesz, gdzie ty jesteś? To jest taka jakby winda. A najlepsze jest to, że będziemy mogli to robić wszystko drugi raz za jakiś czas. Masz na wysokości? Chyba też się boję. Są najbardziej świąteczne dziadki do orzechów, jakie ja w życiu widziałam. Naprawdę. Przepiękne. Jakbym mogła, to bym sobie przygarnęła do domu i postawiła na wejściu. Przeładne, naprawdę. Mega. A Krzyś czyści buty w kałuży. Po papugach. Było cudownie. To jest... Jezus, nie mam pojęcia. Jak znajdę, to wam wkleję, gdzie to jest. Musicie iść sobie pogłaskać króliczki. Uważaj. Daj króliczkowi am-am. 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 Tata. Tata? Chcesz mu dać jeszcze? A masz, to daj króliczkowi. O ja! Dasz? Ekstra. Tu uważaj na stópki. Tamtemu chcesz dać, bo on tak, ale on już dostał, wiesz? On już robi am-am. Daj innemu teraz, za tobą są. No, któremu dasz? Am-am. Cześć. Bingu. Miki, popatrz się, a ten wygląda jak Bing. To jest Bing. O Boże, jakie słodkie. No po... A chcesz pobrać? Jaki on ma takie kogutki zrobił. Jaki jesteś słodki. On na mnie wlazł. O Jezus, ten jest taki... Chyba potrzebujemy mieć królika. Chyba tak. Potrzebujemy królika. Ten jest najsłodszy. Uważaj, Mikuś. On ma takie uszka. To strasznie. Ma Bing. No, Bingi same. Daj Bingowi jeść. Dasz? Am? Proszę, daj mu am. No. Któremu dasz am? Tu. Proszę, am-am, daj następnemu am-am. Wszystkie są cudowne. Ale są zajebiste. Niesamowicie są cudowne. Ale jesteśmy tu i tu. Proszę. Kochanie, ja wiem, że to jest... Kochanie, nie syp po króliczkach. Nie syp po króliczkach. Popatrz, trzeba mu to teraz ściągnąć. Patrz, biedny króliczek. Ja wiem, że on może spać w takim, ale tatuś ci da marcheweczkę. Wiesz?
Ale wiesz, który? Patrz, ten ma klapnięte uszy. Jest cudny. Czemu? Ciekawe, czemu ma klapnięte uszka? No pewnie jakaś taka rasa, no nie? To są czereszki, że one są takie fajne. Uważaj, bo tam króliczek pije, nie przeszkadzaj mi. Dasz im to i za tatusia, on ci da. Tak, głaszczemy je. Tak? A delikatnie zrób lali jak pieskom, tak? On jest niesamowicie. Musisz go dotknąć. No, niesamowicie miutki. O, jaki puszek. Ale pod Bing. No, one tak padają. Ja tutaj rozmawiam z kolegami. Hej, ziom. Jak tam? Ziom, dawaj marchewkę. O, ty jesteś kolejny cwaniaczek. One tak bardzo chcą. I zastanawiamy się, czy dwa psy i króliczek to będzie dobry pomysł? Już nie wyjdziemy z domu. Nigdy. Ale urocze, przeodprężające, przecudne, no po prostu rozpłyniecie się. Niemożliwe, niemożliwe, cudowne. Jestem zachwycona. Jak na sobie królik? I tak, i śpi. Jak mój mąż. Mój mąż na sobie królik. Wracamy do domu, jesteśmy już biziutko. Zawsze tak samo. Okej. Mikołaj się odkrztusił. Było świetnie, było super. Zaliczyliśmy jeszcze stację, bo strasznie nam się chciało sikać. Wszystkim. No, jesteśmy trochę już, jak zawsze po urlopie, trochę zmęczeni. Zaliczyliśmy tyle atrakcji, żeby wyrobić jakby normę i te króliki, i papugi, i koło, to takie, młyn, diabelski młyn, tak to się nazywa chyba? Tak. I restauracje, i ten CPN teraz z tą kawą, też jakieś takie spotkanie na kawie, tylko w trasie, więc było naprawdę mega super. Rozładowała nam się kamera i rozładowaliśmy dzisiaj 3 baterie. To będzie też taki nasz film, który będzie pamiątką tego wyjazdu i nam się mega podobało. Także podzieliliśmy się trochę naszym szczęściem tego wyjazdu z wami. A najlepsze jest to, że teraz ścigamy siostrę Marty, bo mamy dla nich 3 oscypki. Tak. Bo kupiliśmy oscypki, żeby do spróbowania te białe, no nieco kojarzycie na pewno. Tak. I teraz jedziemy im to dać, bo zapomnieliśmy im to dać na stacji benzynowej. No toż tu było dobre miejsce do zaparkowania, ja nie wiem, gdzie oni są. Ja też nie wiem, gdzie oni są. No nic, gdzieś się złapiemy. Natomiast tak, wzięliśmy, bo nikt z nas nie jadł białych oscypków. Wszyscy zawsze jedli tylko i wyłącznie wędzone. I byliśmy bardzo ciekawi smaku, więc wzięliśmy i nie możemy sobie ich przekazać, bo za każdym razem po prostu zapominamy, ale powiedzieliśmy, że nie, te oscypki mają wylądować w żołądku każdego z nas, abyśmy mogli to rozkminić za jakiś czas przy kolejnym spotkaniu. Także jedziemy, mam nadzieję, że nam się uda w końcu złapać i przekazać te oscypkowe dobroci. Cześć! Ojej! Kto się cieszy? Że w domu? Tak? W domu? Tak. Drugi dotku. I chłops. Cześć. No.
Ja się czuję wykorzystywany. Pamiętaj, jak będziesz coś grać parami, to masz być ze mną, a nie przeciwko mnie, ty oszuście, ty. Nie był przeciwko tobie. Dziecko ma oglądać cały czas bajki i z nich uczyć się świata. Jeszcze wczoraj się sprawdzało, nie? Każdy głupi potrafi uspokoić wściekłe dziecko, rozjuszone. A no tak, buciki uczą trochę fizyki. Panowie, jeżeli kiedykolwiek wyszło z waszych ust coś takiego do swojej żony, partnerki, to idźcie ją teraz przeprosić. Ja ci już nigdy więcej nie zaufam. Pamiętaj o tym, przekreśli wszystko. Ja. Zobaczysz, będę cię monitorować, jak gdziekolwiek sam pojedziesz. Nie mieć taką rezerwę, żeby mieć te 5 minut,